Siemanie, szkoda, jestem Patriotem Games, witam także w PC Building Simulator 2. Ja zajmuję się podkreślaniem karty graficznej i ustawieniem wentylatorów na wydajność. Widzimy na rzecz wydajności. Właśnie. Piękną. Piękną rzecz komputera. Dobra. Bierzemy sobie USB. Daka. Odpalamy. Musimy ustawić typ wydajność, więc program do ustawienia właśnie wentylatorów, bo to był nie chcę załogać teraz, to był program fan control, dobra, spoko, tutaj będzie obrobione, trochę się wkurzony, bo miał być farming, niestety po moich trudach wywaliło mi nagrywanie i musiałem właśnie zrobić PC Building, ponieważ pół godziny przygotowywania poszło się, nie powiem gdzie rypać i Wydajność. I do tego dzisiaj montuję sobie PC Building. Więc mam nadzieję, że tak wam się spodobał odcinek. Dobra, lecimy, ustawiamy wszystko wentylatorem, trochę ich jest. I wydajność, zastosuj. To już wszystkie wentylatory? Nie. Jeszcze raz. I wydajność, zastosuj. Wszystkie. Wydajność. To już wszystko. Oczywiście. Czekajcie, nie. Ten fan kontur sobie instalujemy. Żeby nie było, że jakieś programy nasze firmowe w swoju nie było przez kogoś używane, więc usunięcie. Muszę USB sobie podpiąć, zapomniałem. Czemu mam USB? Pedaka i usuwamy Fan Controls. I zaraz się bierzemy za podkręcanie karty graficznej. Bo tego nie robiliśmy także na odcinku. Więc ciekawe jak mi to wyjdzie. Podkręć. Jakiś program na pewno do podkręcenia będzie potrzebny. Więc wybierz monitor. Już pewnie kochany, niech to wskazuje proces powie. Dobra. Podkręcić teraz. Napięcie na rdzeń na pewno. Niech tak będzie. Zobaczymy. Nie wiem, bo... Znaczy na pewno zwiększy, no ale to... Też mam zwiększyć generalnie normalnie. A, to jest pokazuje mi, na ile ja mogę teraz wziąć. Dobra. W tej zasadzie. Myślałem, że ja będę mógł jakoś tutaj bardziej wziąć. Posprawdzać sobie, poustawiać. No ale dobra. Wiadomo, że jeszcze wszystko na samouczki. Więc niech już tak będzie. To jest CPU, procesor, a nie karty graficznej. Udało się. Kontrola działa stabilnie, więc możesz skrócić. Dobra, ale nie wiem teraz ile się tu podkręciła w zasadzie, tak jak trzeba, czy... No dobra, ale będzie tak pokazane, że tak pokazuje, no tutaj tak będzie. Odbieram kasiorkę. Usuń. Odbierz. Usuń. Wymień kabel na zielony. Dobra. Ustaw całość utrudnienia GB na kolor czerwony. I nowe część. Dobra.
Dobra, czyli możemy sobie iść do samego naszych używek. Naprawdę teraz tu mam tyle kasy z tego. Zysk 786 dolarów. Na koncie mamy 16 tysięcy. Czekajcie. 16300, dobra. To powiem wam szczerze, jest petarda. Zasilacz, wszystko zasilacz. Tu jest procesor, tu jest płyta główna. Tutaj jest RAM. Na skończyła będę miał. Zawsze się pomyliłem, zamiast wziąć od razu RAM, to wziąłem. Zamiast procesora, czy zasilacza, wziąłem RAM sobie. Myślę, że to jest RAM przez pomyłkę i... Czekajcie. Pamięć nie masowa, tylko właśnie pamięć. O, tu pamięć, kurna, bogatu RAM miałeś. Weźmy tak, mu zrobimy. Myślę, że to będzie git. To akurat nie jest jakiś komplikowany. I tak 32 giga RAMu, myślę, że na razie na dzień dzisiejszy, no, to już jest tak w miarę optymalnie, wiadomo, lepiej to było 64 giga RAMu mieć. Należy się też... O, tu jeszcze jest jakiś komputer jest niezrobiony, kurczę, twarz. Dobra, nazwa. Jak zawsze 111. Wartość sprzedaży niech będzie 1400. Zapisz i sprzedaj. A tu co z tym komputerkiem było, bo nie pamiętam. O, a czemu ja go nie sprzedałem? A co to, ja tu? Wcale go nie wziąłem, tyle czasu sobie to dbałem z tym, a... To było 1-1, to będzie 2-2-2. I damy 1660. Zobaczymy. Dobra, i zobaczymy, czy to pójdzie, czy nie pójdzie za taką cenę. No co, to sprzedajemy następny dzień, bierzemy. Lecimy, następny dzień. Ogarniemy sobie na te dwa komputery. Zobaczcie, ja mógłbym upgrade'ować swoją jednostkę, miałem fajne możliwości, mimo tego, że jej nie używam. Chciałbym zobaczyć. Albo ewentualnie nad nią strzelać i zobaczyć coś może nie lepszego, ale bardziej funkcjonalnego. Zobaczymy. Kamienie zielone. Może bierzemy tak. Pamiętam, czy ja muszę mieć... Ciekawe, czy same kable, czy ja muszę mieć też... Czekajcie, teraz... Kable, ale chcę zobaczyć, czy ja mogę... Mogę, zielony, dobra, cyk. Nie wiem, czy to w takiej zasadzie chodziło. Tak. Ringit. A co, muszę jeszcze go uruchomić. Czyli ten już jest zrobiony. Ten coś było, czekajcie, co? RGB. Ale jego może mi się dmucha najpierw, bo widzę, że strasznie jest zakurzony. Dobra, usuniemy sobie ze krótkie zakurzenie. Miałem możliwości. Dobra. Dobra, sprzątamy go, czyścimy go ile się da. Dobra. No mi tam nie jest wymagane, żeby to musiał go wyczyścić, no ale jednak jeśli przyjechał niebetetycznie do serwisu, niech już będzie wyczyszczony. Dobra, RGB, czyli ja muszę teraz wziąć tak, pendraka, podłącz pendrive'a. Gdzieś tu, Jezu, teraz jak to było? To za program teraz był do tego. Poświetlenie, dobra. Poświetlenie do tego, tak. Bierzemy sobie poświetlenie. Czekajcie, to było na wszystko na kolor czerwony bodajże. Kolor F, czerwony z efektem statycznym.
Dobrze. Czyli tak, podświetlenie. Zapisz. Czekajcie, efekt styczny. Na kolor czerwony, czekajcie. Ja to jeszcze coś tu było pod tym względem, że mogę sobie zmieniać kolor, ale nie, to był tylko ten potem, dobra. Wybierz wszystkie, o. Kolor czerwony, dobra. Myślę, że nie spojrzałem się dokładnie. Dobra, czyli cele 1 z 2. Poczekaj, co tam jeszcze było? Cele 1 z 2, znaczy 2 z 3. To już możemy sobie odebrać. Albo tak. Nie, no to nie było jakieś więcej. Aha. Niby już... Niby już wszystko dobrze, ale czy... Tak jak ja myślę, czy... Dobrze, odbierz. Zamontuj chłodzenie wodne na karcie graficznej i płycie głównej. Dobra. Potrzebne opcje to pod... Możecie ten prezent uzyskać w testach wydajność... Wydajności wynik wynoszącej minimum 7263 punkty. Trzeba podnosić procesor zniszczoną pętlą wodną. Aha, to mam zbudować nowy składak. Nowy składaczek trzeba złożyć. Czekać, to może tam sobie pójdziemy na tym biureczku. Sobie karteczkę przykleimy i to był budżet jaki? 4000 na to potrzeba, tak? Dobrze. Czekajcie, ja bym się to odebrał, kasę swoją na jakieś tutaj fajne monofru, no powiem szczerze, 19 tysięcy ze sklepu, no to lekcje, znaczy z komputera praktycznego odbierać. Dobra. Jeśli mam tak, 4000 na ten, to lecimy do sklepu najprzód. To co tam było? Chłodzenie wodne, jeśli się nie mylę, tak? Gościu mówił. Ja tu mam jakieś problemy z pamięcią. Zamontuj chłodzenie wodne na procesorze. Tak, ja był z tym chłodzeniem kakaczka, już nie pacerze, dobra. I z standardową pętlą wodną trzeba podłączyć. Tylko nie mam dojść, że mam. Ale się tym zamknę. Dobra. Pomyślmy, co by teraz można było wziąć. Co to jest? Jakieś spamy? Dobra, lecimy do sklepu. Procesor. TTIP 1000 dolarów. On by już naprawdę wyciągnął, no... Myślę, że dość dobre wrażenie. Tylko się zastanawiam, czy faktycznie go brać, czy nie lepiej zainwestować w i9. To by był na NGA 2066. Dobra. A będziemy patrzeć. 2066 chipset. Dodaj. Dobra, teraz pamięć wam. Czekajcie, bo ja tak wziąłem, a nie zwróciłem na inne. Może mieć... Jezu, taktowanie.
weźmiemy 1000, kontynuuj zakupy. 3000 MHz powiedzmy, niech będzie. Razy 16. Zobaczymy, czy takim tokiem myślenia będę miał dobrze myśleć, czy. A nie standardowe chłodzenie. To też będzie teraz ciekawie. Pamięciam, tak, mam kartę graficzną. Dajmy, nie wiem teraz, kurwa. Chcę też dorypać, czy zarypać się finansowo tutaj, bo 4000 to też jakiś budżet teoretycznie nie jest zbyt wysoki. Więc też się zastanawiam, jak taką kartę ewentualnie wpakować. Dobra, tak. Pamięć masowa, no to pewnie jakiś SSD 2, zasilacz niech będzie 850, przewody to raczej chyba nie trzeba pływać, chyba jak nie to tam zielone, wentylator do obudowy to na razie nie jest potrzebny, no i ważniejsze obudowa, ale też nie może być zbyt czego, no to niech będzie jakiś produkt premium niby. Jednej półki, o. Mamy 3000 dolarów. Dobra. Zobaczymy. Dostawa na dziś i kup teraz. No jest jak pizzy. Czy uda mi się tak wyciągnąć z tego kompa tyle, ile myślę, czy będę właśnie plecki. Ta główna. Mówię. Kartę graficzną ewentualnie będzie można wymienić. Też pokombinować bardziej w późniejszym czasie. Ewentualnie będzie można ramę dokupić. Też to powinno dać dużo lepsze efekty. Mimo że raczej teraz najlepszy teraz jak tu dać pamięć RAM. Pamięć. Czekajcie, Andata XPG. No, zobaczymy na razie tu, czy tak by starczyło. Mimo że, jeśli ktoś ma takie, myślę, płytę, to wszystko to raczej też nie powinno być. Samo to chłodzenie wodne na procesorze, ale ciekawe, czy customowe, czy a zwykłe, bo jeśli zwykłe, no to jeszcze będzie pół biedy. Standardowe chłodzenie wodne. To są chyba część, które ja posiadam w tym momencie, bo tu nie mam żadnych VRAM-u, ROKI. Nie ma właśnie, mogę właśnie chcę kupić ten. Teraz tak, chcę sobie wziąć zasilacz. A tutaj muszę sobie boczek otworzyć. Zamontować sobie zasilacz. Dobra. Mamy 16 GB. Do tego bym poprosił pamięć masowa. Tylko teraz tu jest. Dobra. Nie wiem, czy dobrym tokiem idę. Z tym. Czekajcie, teraz muszę tak otworzyć tutaj klapeczkę, ale nie. Tak. I zobaczymy, jak wertykalnie je postawić, czy to tak da radę. Fajnie wygląda, tak? No też to chłodzenie wodne musimy wziąć. Chłodzenie wodne niech będzie palejąco. No i dobra, no to dajmy tak, zobaczymy. Ryzyk fizyk. Nie to sobie jakoś przekombinuję na swój wezmę pomp. Wierniczę do tej pięknej obudowy. Znaczy tego pięknego zestawu. A wie i nie powinno mieć miary. Cyk, dobra. Tego chcę. Chłodzenie procesora. Teraz kuźwa. Mi pasowałoby bardziej chyba tu zdjąć. I tu właśnie zamontować, tylko teraz pytanie, czy mi coś tu będzie przeszkadzało?
A, czekajcie, bo tego Cybanta jeszcze nie opuścimy. Procesora. Czemu nie chcę jakoś tutaj. No. Burza jego twarz. Tak, o. Tyk. No niby jest chłodzenie wody na bazerze, ale... Wszystko by z takich rzeczy było? Nie wiem, już pogubiłem pieluszeczkę. Ale dobra, nie będzie nie z tym, tylko nie będzie z systemem. Nie zobaczymy. Czy to by było takie myślne, czy... Słuchajcie, bo brakuje przewodów. No wiadomo, brakuje, bo kurwa przecież będę ratował do niej podpływ. Tak. I dopiero teraz tak, o. No i teraz tak, muszę mieć 3 demaku. 7000 punktów, aż się kurwa boję i zobaczyć ile tych punktów będę miał. 3 demak. No to będę się kurwa wziąć i jeszcze od nowa kompa składać. A jednak tego bym nie chciał. Jest karta graficzna. Ale nic nie kompletuje. To młode chłodzenie wodne po co? To było standardowe chłodzenie, czy to miało być niestandardowe? Bo to jest najważniejsze. Zamontuj. Aha, trzeba podłączyć procesor niestandardową płytą pętlą wodną. Czyli jeszcze trochę zrypamy sprawę. A to nic, na razie chyba będę wiedział co i jak. Dobra. Teraz mi potrzebny jest... Dawaj tu. Dodaj. Rezerwuar muszę dać. Muszę dać. Radiator też muszę dać. A tego to możemy nawet podwójnego. Radiatorka. To było tak, chłodziwo. Rok pamięci, będę dodał pamięć, mniej karty graficznej. Jezu, nie pamiętam teraz, skoro już wszystko jest. Czekaj, chłodziwo jeszcze. Chłodziwo, gdzie jest chłodziwo? A bardzo, przecież nie mogę teraz wziąć, aha, teraz nie mogę na razie wziąć. O, drogo mi to wyjdzie. Już czuję, że bardzo drogo mi to wyjdzie. Na teoretycznych punktach jest, czyli tylko chodzi o chłodzenie wodne, dobra. Petarda. Niesandowe chłodzenie wodne, mam nadzieję, że to wszystko będzie git teraz. I tak, to mi muszę zdemontować. Czyli jednak procek sam sobie dobry przyszedł. Tak, wyciśnij teraz procesor. To jedna chyba 10 rdzeni, jak się nie mylę. Czyli tam i 9, teraz tak, jeszcze raz pasta. Pasta, 8000 punktów. Tak, jeszcze będziemy trochę chyba kasy mieli do przodu. Procesory, niestandardowe chłodzenie. Teraz, no właśnie, teraz ja się boję, czy to będzie wszystko tak jak potrzeba. Rezerwowa tutaj. Nawet to coś wychodzi, mam powiem szczerze. To się coś po mnie się chyba nie za bardzo, dobra. No i zobaczmy teraz, jeśli ja bym teraz sobie ten montażurek wziął. Tylko teraz tak, żebym ja to sobie przemyślał. Tak. Tak. Tak i tak. Dobra. No i teraz czekajcie, coś. Chyba coś jednak tutaj poknociłem.
Czekajcie, niech ja pomyślę, no bo tak. Ja mogę jakoś trochę to inaczej spiąć, w sensie... Tak, i tak, poczekajcie, jeszcze raz. Montaż, jak nie będzie, i tak. Powinno być tak, a to powinno być chyba raczej tak, mi się zdaje. No i teraz... No udało się. No nie wiem, czy tak powinno teoretycznie być ten radiator, ale... Ale chyba raczej mi się zdaje, że tak może być. Chociaż... Żebym ja to dobrze wycyklował, nie, bo to musi być tak. I dopiero teraz, chyba teraz ślepka z tyłu, nie, bo to przecież jaka taka właśnie teraz stoi. Dobra, i tu już jest wszystko pod tym chyba względem zrobione. No to co, odpalamy, a sobie chyba jeszcze raz tego cinemaka zrobię. No to dobrze, dobrze pomyślane, dobrze wykombinowane. Dobra karta graficzna, dobry procesor. To chyba mój bodajże był... Nie, znaczy bodajże jest... Jezu. Teraz nie zerwę grać. 10-rdzeniowy. Kontynuuj. Procesory. Teraz bym wziął sobie od tych najdroższych. 18-rdzeniowy. O Jezu, jeszcze lepiej. 18-rdzeniowy, proszę. Jest 18-rdzeniowy procesor. Bardzo dobrze zrobiłem, zakupując ten procesor, gdyż widzicie, ja też się, on nie był tak jakoś wyżyłowany, nie wiem, jakieś 10 tysięcy punktów, czyli jakieś tam, nie wiem, 600 punktów więcej chyba tylko raptem miał, a nie wiem, czy tyle nawet. Więc tak, no, na styczek to był zrobiony komputer właśnie, więc trochę jestem w szoku, że udało się tak zrobić. Po prostu mam 30 FPS-ów. No, dobrze trzyma to. No, jeśli zrobimy... No nie zrobimy, podejrzewam. Z tego. No bo gościu nam daje 4000. Za to, a... Robotogodziny... Robocza godzina, proszę. 370. Dobra, no to mamy 7996, a miało być... Dobra, tu mamy jakieś 233 punkty. Nie, 233 punkty, mówię. 733 punkty więcej niż to jest wymagane. Przepraszam, że szybka matematyka. Dobra, bierzemy tak, odbieramy. No to jesteśmy w plecy. Z tego co wychodzi. I 712700 k. A tych 2670? Nie mam, to fajnie, że... Czekajcie, ja chcę zobaczyć jedną rzecz. Czy ja mogę wziąć? Teraz spowiedź jednostkę. Aha, widzisz. To jest w ten sposób, bo to nie mogę, jeśli... ten. Dobra, nie chodzi mi o to, ja tylko byłem ciekawy. Ale jest to do wykonania. Chyba, że będziemy to robić w następnym odcinku. Będziemy upgrade'ować naszą służbówkę, czyli do... Prawdopodobnie i7, 9 i7, 12700K. Ta podstawka 1200 bodajże, to jest chyba 1700 podstawka. Do tego 64 GB, a tych 38 się zostaje. Więc będzie zabawy trochę w tym odcinku. A w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz i dzięki za oglądanie. I trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie. Cześć.